Siema, dzisiaj jest taka akcja, że dostałem od Was kilka wiadomości odnośnie DAG, że wszystko fajnie, ładnie pokazane, ale jak tam się dostać? A więc dzisiaj będzie taki odcinek, że pokażę, jak w niektóre miejsca się dostać. Tutaj widać pętlę autobusową i tu jest główna droga, którą się dojeżdża do Explozeum. Ale żeby zobaczyć budynki, to zaraz po trochu będę pokazywał. Nie wiem, ile dzisiaj się uda. Mam w planie 5 albo 6. Zobaczymy, jak to z czasem wyjdzie, także ruszam i będę pokazywał. Budynek ten służył jako magazyn i było magazynowane tutaj kwas azotowy. Na wielu tam odcinkach można zobaczyć, tutaj też było, pokazywałem wewnątrz. Ciekawe, czy tam się otworzyło. Tutaj w tych rejonach nie było jakiś czas. Czy to jakieś zmiany? Żadnych zmian. Dobra, nie chcę, żeby dzisiaj jakoś nie wiadomo, ile ten materiał miał. Także przesuwamy się do kolejnego budynku. Mamy kolejny obiekt. Ten obiekt jest niedostępny. Tutaj odbywał się rozładunek kwasów. Do tego budynku tutaj do środka wjeżdżał pociąg, a można zauważyć tutaj, tu się wyłania ten duży czerwony, z czerwonej cegły budynek zatężania kwasów. Zaraz tam podejdziemy, także przyjechaliśmy stamtąd, tak jak była pokazywana droga, i teraz pójdziemy tutaj, będziemy się kierować na lewo. No i mamy budynek zatężania kwasów. A tutaj jest ten, do którego pociąg wjeżdżał. I odbywał się tutaj rozładunek kwasów. Tylko nie mam pojęcia, z której strony ten pociąg wjeżdżał do tego budynku. Tak, będziemy szli dalej. Tutaj widać, taki jest właśnie dół. To tam, jak będziemy szli w kierunku kotłowni, bo tam zaraz za tym budynkiem jest kotłownia, to będzie widać podkłady jakby kolejowe, pozostałość. I tutaj jest taki, można zauważyć, rów dosyć duży. Dobra, a więc tak, stamtąd przyszliśmy, tam jest ten budynek magazynów schowany, tu rozładunek, tu ten duży ceglany zatężania kwasów. Wszystkie filmy można zobaczyć z wewnątrz tych budynków u mnie na kanale, ale dzisiaj nie będziemy pokazywali wewnątrz, tylko jak można na nie trafić.
Tutaj w tym miejscu stała budka. Ślad po niej jeszcze jest. Wartownicza. Ja teraz widziałem, nie wiem czy tutaj będzie widać. Ona leży tam na dole. Że komuś się taka budka nie spodobała i postanowił ją zrzucić na dół. Brawo. Tutaj jeszcze fajny hydrancik mamy. Dobrze, że komuś jeszcze do głowy tego hydrantu zrzucać tam. A my się kierujemy wzdłuż tego budynku do budynku kotłowni. Jak już dotrzecie do tego budynku dużego, to stojąc przodem do niego po lewej stronie, tam w dół jak się zejdzie jest magazyn, także warto też sobie tam zejść i zobaczyć, i rozwidlenia tuneli tam są, tam właśnie się można dostać do innych budynków tunelami, ale tunele są niedostępne. Dobra, tu mamy ten wysoki budynek. Teraz się kierujemy tutaj do kotłowni. A tutaj jest to, o czym wspominałem prędzej. Ślady jakby po podkładach kolejowych. Tutaj, tutaj. Można zauważyć pozostałości po drewnianych belkach jeszcze. No i mamy kotłownię. Zaraz podejdę od przodu. Także jestem już pod kotłownią i co mi się rzuciło w oczy, co nowego, barierka. Jest barierka zamontowana, jak się schodzi do piwnicy, i tutaj są zamontowane kraty, żeby nie spaść na dół. Bardzo fajnie, bo tutaj było naprawdę niebezpiecznie. Jak ktoś był nieostrożny, to tam jeszcze wagonik widać, ten od węgla, co pokazywałem kiedyś na filmie. Tak to wygląda od środka, tam są te napisy. Jak jest zarośnięte tutaj bardzo. Teraz dopiero zaczyna się robić zielono. Tak konkretnie, to jadąc drogą. Teraz tak, przyszliśmy stamtąd. Tam. I tutaj mamy tą kotłownię. Za kotłownią będziemy jechali tą drogą tam. Ale tutaj w dół, w lesie, jest jeszcze budynek. Tam był magazyn wody i uzdatniania wody. Także zajdę tam jakoś delikatnie po zboczu i pokażę go. Chociaż pokazywałem już go nieraz, ale jak już jestem, no to nie zaszkodzi. Udało się jakoś zejść. Tu jestem. Był magazyn wody i uzdatnianie. Że można się domyślać, że na tych wielkich podestach betonowych, okrągłych, stały zbiorniki, to dość duże. Bardzo dużo razy przejeżdżałem koło tego budynku i go w ogóle tutaj nie zauważałem latem. Nie dość, że jest schowany, bo jest w dół, to jeszcze tutaj bardzo zarasta, wszystko jest tak zielono, że nie idzie go zauważyć. A więc tak, przyjechaliśmy stamtąd, tam jest kotłownia. Tu jest budynek, magazyn wody, uzdatnianie. A kolejny będzie, tam drogą pojedziemy w prawo. I tam jest budynek magazynowania gliceryny. To jest ten budynek, przy którym, jak pamiętacie, przy którym ołówki leżą. Schrony jednoosobowe, także tam zaraz podjadę i od razu też pokażę. No i mamy budynek magazynowania gliceryny. Budynek w dużej części jest niedostępny. Tutaj są jedne drzwi otwarte, tutaj leżą ołówki. Schrony jednoosobowe, o których wspominałem. Nawet nie ma tam po co wchodzić, bo jest puste pomieszczenie z beczką. Tak jak widać. Dobrze. To będziemy kierować się dalej. Ja na resztę pokażę na kolejnym odcinku. Teraz będę się tutaj żegnał z tego miejsca. Znalazłem
robione jest tutaj miasteczko do paintballa albo do ASG, nie wiem, ale świetny pomysł. Przełączę kamerę. O, tak to wygląda. Także nie widziałem tutaj jeszcze tego i naprawdę fajny pomysł. Może trochę cząść, bo gimbala już schowałem. Także kolejne obiekty w kolejnym odcinku. Jak będzie można do nich dojechać, pokażę. Także do następnego. Trzymajcie się, na razie.